Elżbieta Urbaniak to jedna z uczestniczek 6. edycji Sanatorium Miłości. O seniorce zrobiło się głośno, kiedy na jaw wyszło, że kobieta jest skonfliktowana ze swoją siostrą i jej rodziną, u których mieszkała przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych. Seniorka od początku emisji programu z jej udziałem jest atakowana w sieci przez swoich bliskich. Zwaśniona z rodziną Elżbieta wykonała kolejny ruch. Ostro odpowiedziała swojej krewnej w sieci, kim jest Elżbieta Urbaniak z Sanatorium Miłości 6? Elżbieta Urbaniak znalazła się w centrum uwagi z powodu swojego udziału w 6. edycji programu Sanatorium Miłości. W programie dała się poznać jako charakterna seniorka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Elżbieta z Sanatorium Miłości przez kilkanaście lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, tam ciężko pracowała, aby spłacić w Polsce długi i odzyskać niezależność finansową. Wiadomo, że przez pewien czas Elżbieta w USA mieszkała u swojej siostry, ale panie się poróżniły. Elżbieta poznała później osobę, która wyciągnęła do jej pomocną dłoń i pomogła stanąć na nogi podczas jej pobytu za oceanem. Gdy ściągnęła mnie do Stanów, była jak tykająca bomba. Chodziłam wokół niej i bałam się odezwać. Najpierw nie powiedziała mężowi o moim przyjeździe, później okłamała go, że przyjechałam tylko na chwilę. Bardzo szybko stałam się intruzem w domu własnej siostry, tak o swojej siostrze opowiada Elżbieta w rozmowie z Onetem. Elżbieta z Sanatorium Miłości jest skonfliktowana z rodziną, seniorka od początku emisji 6. Edycji Sanatorium Miłości była pod ostrzałem ze strony swojej siostry i jej rodziny. Ataki te miały miejsce w mediach społecznościowych, co sprawiło, że sprawa stała się publiczna i zaczęły o niej pisać portale plotkarskie. Konflikt z rodziną Elżbiety Urbaniak przybrał na sile. Teraz, już po zakończeniu Sanatorium Miłości, członkowie rodziny Elżbiety nie odpuszczają i nadal publikują krytyczne komentarze na jej temat. Oto komentarz, który pojawił się na fanowskiej grupie Sanatorium Miłości. Jego autorką ma być córka siostry Elżbiety. Elżbieta nie pozostała bierna wobec ataków. W odpowiedzi na zarzuty, seniorka zdecydowała się na publiczną odpowiedź w mediach społecznościowych. Jakimiż to kłamstwami się posługujesz, świadczy to jednak o tobie, nie o mnie. Niecałe 3 miesiące mieszkałam u was rok 2007-2008 płacąc $200 miesięcznie za garnuszek. Dragi ci mózg zlasowały do końca. To jest kolejny dowód, tak czy siak szkoda mi was. Zazdrość was zżera, to tyle, odpisała Elżbieta. Widzowie programu bacznie śledzą dalsze losy Elżbiety. Czy seniorce z Sanatorium Miłości 6 uda jej się zażegnać konflikt z rodziną i znaleźć spokój, na który z pewnością zasługuje?